Witam serdecznie, Szachowa Polsko, z tej strony Szparumen. Jak dobrze wiecie, bądź jak dobrze nie wiecie, moim marzeniem zawsze było, żeby w tych szachach internetowych sobie osiągnąć pewien pułap. I jest to pułap, gdzie w szachach szybkich właśnie przekraczam ranking 2600, a zarówno w blicu, jak i w bulecie udaje mi się wejść na trzy cyferki, nie na trzy cyferki, na trójeczkę z przodu, czyli żeby przekroczyć 3000. I zastanawiam się po prostu, jakby to mogło teraz wyglądać, bo udało mi się zrealizować ten cel z rapidami. Nadal blice i bulety zostały w tyle. Także pomyślałem może, że teraz ta partyjka szachów do kawusi i obiadku będzie partyjkami do kawusi i obiadków. No i że będziemy próbować po prostu realizować kolejne swoje małe cele, którym będzie właśnie w tym przypadku 3000 na blicach. No i nie wiem, co o tym myślicie, dajcie znać, dzisiaj wypróbujemy sobie taki scenariusz. Myślę, że zrobimy sobie to w ten sposób, że będziemy sobie nagrywać do pierwszej porażki i jeżeli takowa nastąpi, to będziemy starali się ją przeanalizować i zrozumieć, co było jej przyczyną. Także lecimy, zrobimy sobie taki test, dajcie znać w komentarzach, jak to widzicie. Jak wbijemy już 3000 w buletach, blicach i na rapidzie będę miał 2600, to wtedy wrócimy znowu i wyznaczymy sobie wyższe cele i tak będziemy aż do śmierci po prostu sobie tą poprzeczkę podwyższać. Także mam nadzieję, że rozumiecie i lecimy po prostu z odcinkiem. Chcz. Dobra, lecimy pierwszą partię z White Knight. 2-6-1-2, spróbujmy D4, D5, C4, E6. Koń C3, koń F6. Tutaj już widzowie, będzie pułka nieco wyższa, bo ziomeczki są naprawdę, no już nieprzypadkowi. Gramy generalnie partię wiedeńską, czyli ja wziąłem pionka na C4 gambitowo, ale teraz zwracam go grając B5. I generalnie idea polega na tym, że na tym pionku C4 teraz chcę oprzeć swoją grę, a rywal będzie chciał pewnie gdzieś na skrzydle królewskim troszkę mnie pojechać. Ja zagram goniec E7. Zaraz zagram wieża B8. Tak, czekam z tym gońcem. Okej, goniec, skoczek poszedł na C3, ja zagram skoczkiem na B4 teraz. Jeszcze się nie określam, skoczka chciałbym na D5 rzucić w tej pozycji. Tak jest, skoczek D5. Ciach. A3 mi się nie podoba bardzo, bo wydaje mi się, że ten goniec będzie stał... Znaczy, te pole B3 teraz się uaktywnia. Dobra, ja zagram gońcem na A4. Gońca wrzucę sobie na B3. Albo nawet nie muszę, nawet mogę zagrać H6 po prostu. Albo czekajcie, bo tam mi się nie podoba, że końca 5 rywal ma. Dobra, ja zagram sobie H6. Jeżeli końca 5, goniec wraca na C6. Dobra, teraz już zagram gońcem na B3. Chociaż trochę mi się to nie podoba, co zrobiłem. Końce 5 jest mocne. Okej, hetman A5. Dobra, zrobię roszadę po prostu. Koń poszedł na D2. Dobra, ja zagram jakieś takie C5 na zadymę. Ja zagram C5 na zadymę. Wydaje mi się, że tak muszę grać. Muszę albo nie muszę oczywiście. On może bić to koniem w sumie. I nie jest to przepyszne leczo. Dobra, weźmy. O kurczę, na E3 mogłem bić. Dobra, weźmy na E3. Konik na... No właśnie, gdzie teraz konikiem pójść? Na D7 chyba zagram, wiecie? No i po hetman D8 muszę bić wieżą z B na D8. Ale to się dobrze nie skończy, bo bicie C6. Dobra, w ten sposób to jeszcze mam. Tak. Okej. Koń D3. Wieża E2, zagram A5. No taka pozycja średnia się trafiła, wiecie? Nie kłamiąc. Znaczy trafiła się, ona się nie trafiła oczywiście.
Chyba przegrywam tutaj. Bo pionek C7 dochodzi. Zagram tak jeszcze. A, wieża C3. Myślałem, że za 5 4 się wyrobię. No dobra, nic. Tutaj ta partia nie wyszła zupełnie. Możemy sobie ją przeanalizować. Wręcz musimy zobaczyć, co tu się wydarzyło niedobrego. No i tak to będzie, widzowie. Także te 3000 w blicu jest kolejnym takim naszym celem, który będziemy chcieli realizować, co nie będzie proste oczywiście. Także będzie ciekawie. Ja sobie wrzucę tylko, żebym widział też podgląd z książką debiutową, bo brakuje mi tego trochę. Sobie od razu PGN-a przekleję, żebym miał lepszy na to ogląd i zaraz wam powiem wszystko, jak to wyglądało. No to raczej była partia pod kontrolą u przeciwnika, tak? Nie ma tu tutaj się oszukiwać. Ja wam mogę tylko powiedzieć, no ten wariant z biciem na C4 i B5, tak sobie go czasem wrzucam właśnie na tym blicu, sprawdzając, czy ja rozumiem te pozycje, ale tak mi właśnie wychodzi za każdym razem, że to nie są pozycje dla mnie, wiecie? Znaczy, to są pozycje dla mnie, ale ich tak jakby nie czuję, nie rozumiem ich tak dobrze. Goniec na E7, rywal zagrał gońcem na E3, tak, tutaj jakaś teoria. No i ja zagrałem wieża B8 od razu, może powinienem zagrać roszadę najpierw. Bo potem z tą roszadą się spóźniłem. Powiem wam tak, kiedyś ten wariant po prostu na ludziach robił wrażenie, tak, że nie wiedzieli, co się dzieje, a teraz jest tak jakby, no, na nikim to wrażenia nie robi, każdy już po prostu zna receptę na ten system. I tak naprawdę ciężko nam sobie. A3 mi się nie podobało. A3 koń D5 i mi się wydawało, że tutaj staje dobrze. Może gońca na A6 powinienem rzucić. No roszady mi zabrakło, tak. Roszady mi zabrakło. Prosty ruch. Wydaje mi się, że tak powinienem zaczekać właśnie, co zrobi rywal i dopiero po co dopasować, gdzie mój goniec może stanąć. Ja w ogóle nie widziałem, że mogę bić na E3 też w tej pozycji. Co mnie przeraża trochę. Roszada, koń E4. Gdzieś tu do C5 mogłem próbować nawet. No. Goniec D7 był dziwnym ruchem. Wydawało mi się, że jak zagram gońcem na A4, to że ten goniec będzie stał dobrze. Zagrałem gońcem na B3, ale tu już. Tak, tu już powinienem bić na E3 i grać hetman D5. Tak, tak bym taki ruch widział, to na pewno bym się zdecydował. Ale roszada była zbyt wolna, koń D2 i już tutaj trochę mi palma siadła. Bo ja nie widziałem, że nie mogę bić tym, że C6 jest bicie i C7. To tego nie widziałem. Wieża BD8, goniec bije C4, goniec bije C4. Ojej, koń bije C5 też miałem, to też nie widziałem tego. No widzicie, dużo przeoczeń. Tak, na pewno blitz się będzie sugerował, będzie się tym kończył, że będę wiele rzeczy przeaczał. No ale chcemy się rozwijać w każdej płaszczyźnie szachów, także. No jakbym miał ocenić ten system cały z B5, bo ja bym naprawdę chciał go grać, bo gram tą pozycję, tą tu. No i w tej pozycji mam kilka rozwiązań. Goniec E7 próbowałem często na rapidach grać. Goniec B4 czasem. No, goniec B4 rzadko akurat. Kiedyś C5 zdarzało mi się wrzucić. No i generalnie ostatnio biłem i grałem to B5, ale naprawdę mam bardzo mieszane uczucia co do tego systemu, bo jednak tracę pionka centralnego. Zostaję z takim pionkiem na C4 wiszącym. No ta moja kontra jest okej, ale często ona jest zależna od tego, co zrobi rywal i. Chodzi o to, że jak rywal odejdzie skoczkiem na C3, generalnie jest bardzo dużo niuansów, które czarne muszą wychwycić, a białe sobie mogą grać tak naprawdę w miarę losowe ruchy i tą pozycję mają przynajmniej okej. Także mam bardzo mieszane uczucia właśnie, jak już to na blica, buleta, takie systemy, ale raczej w klasyku będę odchodził od tego typu systemów. Także taki wniosek ode mnie z rana. Takimi przemyśleniami się dzielę z wami i mam nadzieję, że myślicie podobnie. No i co? Myślę, że usłyszymy się na pewno jutro jeszcze, żeby spróbować swoich sił po raz kolejny. Ja sobie pewnie pogram jeszcze kilka blitzyków dzisiaj, ale właśnie nie grałem dawno tych blitzów, tak naprawdę tyle co na Title Tuesday, także też mi to dobrze zrobi, żeby się troszkę rozegrać. Także dajcie znać, jak to widzicie i do następnego. Pa, pa!